z pewnym opóźnieniem, bo już od jakiegoś czasu jest w kioskach, ale bardzo szczerze i serdecznie rekomenduję nowy numer miesięcznika Strzał.pl Pro Libertate, który jak zwykle pełen ciekawych materiałów, ale ja chciałbym w szczególności polecić Państwu trzy z nich. Pierwszy to prezentacja statystyki pozwoleń na broń, dociągnięta do końca 2017 roku i tu poza analizą Jarosława Lewandowskiego, redaktora naczelnego, z której też wynikają różne interesujące wnioski. Ja od razu, patrząc na tabelę, zauważyłem ciekawą rzecz. Otóż po raz pierwszy pod koniec 2017 roku liczba sztuk broni, podkreślam, sztuk broni, nie pozwoleń, wydawanych czy posiadanych na podstawie pozwoleń do ochrony osobistej jest mniejsza niż liczba sztuk broni posiadanych na podstawie pozwoleń do celów sportowych. Taka ciekawostka, która chyba wyraźnie pokazuje trend. Poza tym niezwykle interesująca monografia dotycząca pistoletu High Power, serii High Power Browninga, no bo właśnie ta seria przestaje być produkowana i tutaj cała historia pistoletu High Power pod tytułem Adieu po 90 latach. Można się nie tylko dowiedzieć bardzo dużo o tym, jak ten pistolet ewoluował, ale także na przykład, że takiego pistoletu używał major Łupaszka, ale także z takiego pistoletu w filmie Gliniarz z Beverly Hills strzelał Eddie Murphy. Tutaj Państwo widzą zdjęcie. No i wreszcie bardzo serdecznie polecam rozpoczęty w tym numerze cykl Oręż Niepodległej 1918. Bardzo obszerna opowieść o tym, jakiej broni używali Polacy w momencie, kiedy Polska pod koniec I wojny światowej wybijała się na niepodległość w pierwszej części Austro-Węgry, bo przecież ta broń bardzo często dotrwała w polskim wojsku nawet do 1939 roku. Poza tym oczywiście, jak zwykle, bardzo dużo różnych ciekawostek, na przykład strzelanie do zegarków, ale o tym już Państwu nie będę opowiadał, sami Państwo przeczytają. No i na końcu, jak zawsze w strzale.pl, mój felieton, tym razem o tym, co policja nasza dzielna znalazła, przeszukując mieszkanie, firmę niejakiego Farmazona. Polecam najnowszy numer miesięcznika strzał.pl, Łukasz Warzecha.